No tak, jakaś abstrakcja normalnie. Wszyscy wiedzą, o której jest mecz, a sędziowie niestety nie wiedzą. No tutaj taka patowa sytuacja, bo jest obserwator i nikt nic nie wie, co dalej. Dlatego mówię, czekamy na rozwój wydarzeń i zobaczymy, co to będzie. No. Także nic więcej się tutaj się nie wymyśli. No. Jesteśmy gotowi do gry, drużyna przeciwników tak samo. No nie ma sędziów. Na pewno troszeczkę się bałem tego pierwszego meczu, bo jak to zwykle bywa, uczulałem właśnie od tego, jak zaczniemy, tak może się toczyć cała runda. Dlatego mówię, fajnie, że chłopcy podeszli do tego meczu z zaangażowaniem, z tym, że z chęcią zwycięstwa. No i to się dzisiaj potwierdziło. No i tak jak już mówiłem kiedyś, że nie zawsze niektórzy na straty przypisywali Tomka Dymanowskiego, a dzisiaj naprawdę świetny, kapitalny występ. Naprawdę jeszcze chłopak dużo może, potrafi i mam nadzieję, że na pierwszoligowych boiskach też by sobie poradził. Ale ogólnie z przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem dojrzalszym, lepszym, no i więcej bramek strzeliliśmy.